Dzień dobry, witam serdecznie. Tomasz Godlewski. Przeglądam właśnie maila, którego otrzymałem od znajomego, który mianowicie otrzymał maila o treści: Szanowni Państwo, w ramach programu antypirackiego prowadzonego w Polsce przez BSA i tak dalej, codziennie otrzymujemy zgłoszenia przypadków tzw. piractwa komputerowego. BSA przekazuje stosowne zaświadczenie do policji, organów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Otóż od lat już przedstawiam alternatywę, jeśli chodzi o kwestie systemu operacyjnego, na którym Państwo pracują. Po pierwsze, preferuję system Linux, na przykład wersję Ubuntu, i to pozwoli nam, żebyśmy po prostu prowadzili firmę i prowadzili cokolwiek bez takich właśnie maili, bez niebezpieczeństwa, że policja, wszelakie organizacje, wszelakie instytucje będą nam wtrącały się do tego, co trzymamy, w jaki sposób przetwarzamy i tak dalej. Po pierwsze, jest to otwarte na oprogramowanie, na otwartej licencji, a po drugie, no jakby nie było, takie bzdety, takie maile, które zmuszają nas do, no niby wypełnienia oświadczenia i wysłania im, że mamy legalne oprogramowanie. Szczerze, od tego są odpowiednie organy w państwie. Jeżeli tutaj organizacja wykorzystuje pieniądze unijne do tego, żeby robić programy, reklamy odnośnie antypirackiego oprogramowania i tak dalej, całego tego systemu, to moje gratulacje. Żeby ścigać takie zjawiska, które są już rzadkie, to od tego jest policja i wszelakie inne instytucje. Podpinanie się pod to wszystko, no płacenie za reklamę w telewizji, to jest doskonały biznes, ale tak naprawdę to my wszyscy za to płacimy, taka jest prawda. Następna sprawa, dobrze byłoby, gdybyśmy mogli, jeśli jest to możliwe, żeby przenieść lub otworzyć spółkę w Wielkiej Brytanii, a prowadzi się tutaj w Polsce właśnie przez system Linux z komputera i tak dalej. W jaki sposób to zrobić? Zapraszam na nanozen.pl i oczywiście będzie po kłopocie. Następna sprawa. Muzyka wolna od ZAIKS-u. Muzyka, która może grać w lokalu i żadne organizacje takie jak Standard ZAIKS, ZPAV nie mają praw do tej muzyki. No, oczywiście kontrolerzy, którzy przyjdą, mogą sobie kupić kawkę, usiąść, zapłacić, wypić i wyjść. I to jest bardzo ważne. Także namawiam do stosowania optymalizacji kosztów, jeśli chodzi o lokale, do optymalizacji kosztów, jeśli chodzi o system operacyjny, na którym pracujecie. Naprawdę system operacyjny Windows nie jest Wam potrzebny, żeby Wasza firma funkcjonowała. Wystarczy prosty Linux, na przykład Ubuntu, wystarczy proste oprogramowanie i tyle. Większość rzeczy, które robimy dzisiaj, to jest po prostu internet i ewentualnie drukarka. I to wszystko. Niekoniecznie przy zakupie laptopa, przy zakupie komputera musicie posiadać system operacyjny Windows. Podczas zakupu możecie zażyczyć sobie właśnie system Linux Ubuntu, który jest naprawdę po pierwsze szybszy, po drugie bezpieczniejszy, a po trzecie jest to system na tak zwanej otwartej licencji. Zapraszam. I nie chciałbym, żeby wrócić do tego, co było w latach 80., czyli do donoszenia przez pracowników na pracowników, do donoszenia przez sąsiadów, przez sąsiada na sąsiada i tak dalej. Widzę już w reklamach telewizyjnych taką tendencję, żeby pracownicy donosili na pracodawców. Za granicą jest to nie do pomyślenia, ale u nas oczywiście takie tendencje mogą się pojawić. Donoszenie zawsze i wszędzie jest niemile widziane. Kiedyś to robiło ORMO, Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej. Dzisiaj, jak widzimy w reklamie, w telewizji, namawia się do tego cały naród. Błąd podstawowy. Dziękuję bardzo i wracam z powrotem do robienia czegoś bardzo istotnego.